Targ Solny to festyn historyczny z pokazem dawnych rzemiosł wykonywanych w Kołobrzegu 1000 lat temu. Tworzą go pasjonaci historii i kultury Pomorza Zachodniego, którzy w ten sposób chcą przekazać odwiedzającym osobom wiedzę dotyczącą naszego miasta. Mottem wydarzenia będzie pieśń wojów Bolesława Krzywoustego „Ojcom naszym wystarczały ryby słone”, a Kołobrzeski Park ponownie zamieni się w krainę solą, mlekiem i miodem płynącą. Wszystko na temat miodu, na temat pszczół, na temat soli, tak, oraz wyrobu serów, zresztą i również innych wyrobów, zarówno z mleka, jak i ziołowych. Wszystko będzie można na tych stoiskach, te wszystkie informacje uzyskać. Znajdziemy tutaj także tak zwaną strefę bogatą, a w niej bursztyniarzy, jubilerów z kopiami wczesnośredniowiecznej biżuterii, hafty bizantyjskie czy mincerzy wybijających pomorskie monety, ale i stoiska z rzemiosłami poświadczonymi archeologicznie. Dodatkowo oprócz stałych stoisk przodować będą rzemiosła związane ze skórą. W Kołobrzegu odkopano ślad po warsztacie skórniczym, gdzie grubość tej warstwy sięgała blisko 4 metrów, to proszę sobie wyobrazić, ile to odpadów skór musi być, ile lat musi działać ten zakład i jak szeroko. W związku z tym przyjedzie kilku skórników, którzy będą robili różne rzeczy. Od pasków, paseczków, rzemyków, aż po torby, po portfele, buty skórzane będą szyli, kamizelki. Stoisk wokół baszty będzie około 30. Będzie można popróbować własnych sił w strzelaniu z łuku. Wszystkich polecam, tak, rzut oszczepem, walki, stroje. Będzie stoisko ze strojami wczesnośredniowiecznymi. W tym roku przy okazji Dni Kołobrzegu oraz Targu Solnego odbędzie się 6. Regionalny Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków Zabytki wokół nas. To będzie taka nowość, którą połączyliśmy, czyli troszeczkę, a może nawet bardzo dużo średniowiecza, ale przy okazji też będą prace plastyczne. Wiem, bo widziałem, że jest też dużo wątków związanych z basztą prochową, także będzie się to świetnie wpisywało. No i właśnie w sobotę i w niedzielę tutaj na targu będzie wystawa pokonkursowa właśnie tych prac. Na targu znajdziemy też stoiska, gdzie dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 zademonstrują czynności wykonywane dawniej w domu, takie jak na przykład pieczenie podpłomyków czy tkanie krajek. 17. Hanseatyczny Targ Solny odbędzie się w sobotę w godzinach od 10 do 19, w niedzielę od 10 do 17 w parku imienia pułkownika Przybylskiego przy Baszcie Prochowej.